Będziemy dzisiaj słyszeć wiele słów, będziemy słuchać wielu przemówień. W tym gronie, w jakim się tu znajdujemy, dajemy pierwszeństwo słowu Jezusa. Czujemy się pobłogosławieni Jego słowem, słowem, które nas czyta w nasze wielkie święto, święto niepodległości. To słowo, którego wysłuchaliśmy, stawia nam przed oczy dwa obrazy ludzkich społeczności. Dwa obrazy wspólnoty, w której żyjemy. Jeden z tych obrazów jest w Ewangelii. Jest jakby zakodowany w takim swoistym refrenie wypowiedzi Jezusa. Jedli i pili, żenili się, za mąż wychodziły, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. Potem jedli i pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali, do dnia, kiedy Lot wyszedł z Sodomy. Nie ma nic złego w tym, że człowiek je i pije, że zakłada rodzinę, że sadzi i buduje, że kupuje i sprzedaje. W tym nie ma nic złego. Tak. W dużej mierze życie pewnie na tym nam właśnie upływa. Złe jest to, że te czynności razem wzięte wypełniają tym ludziom cały horyzont widzenia, myślenia, postępowania. I że to jest wszystko, czego od życia chcą. Najeść się, wypić, może wybudować jakiś dom. Ale cały horyzont ich życia, myślenia sprowadza się do teraz i tutaj. I to teraz i tutaj mierzy się głównie poziomem konsumpcji, żeby zjeść dobrze, żeby żyć wygodnie, żeby było przyjemnie. Więc nie jest dramatem to, że chcą jeść i pić, budować, sadzić, sprzedawać, kupować. Nie to jest dramatem. Dramatem jest to, że nie widzą nic poza tym. Mimo tego, że to dzieje się, jak słyszeliśmy, za dni Noego. Jest bardzo szczególne odniesienie. Noe budował arkę w samym środku suchego lądu. Ogromny statek w środku suchego lądu. Tradycja żydowska mówi, że budował 120 lat. Tyle dokładnie, ile trwa ludzkie życie. Ta historia biblijna chce nam powiedzieć, że przez całe życie każdy z nas jest postawiony wobec znaku, który daje nam kompletnie inną perspektywę i powinien nam przynajmniej stawiać pytania. Bo powiedzcie, jak to jest, że można 120 lat patrzeć na człowieka, który buduje ogromny statek w środku suchego lądu i nie zapytać go, o co mu chodzi? Dlaczego to robi? Po co? Na co? W jakim celu? Jaki sens? Nie, no bo jemy, pijemy, sprzedajemy, kupujemy. Choćby ten statek był gigantyczny i tak go nikt nie zauważy, bo każdy jest skupiony na kupowaniu, sprzedawaniu, jedzeniu i piciu.
Każdy ma tę arkę w domu na półce, jak tu jesteśmy. Bo arka z hebrajskiego tewa znaczy tyle też, co słowo. 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 Całe życie w zasięgu ręki. Ale nie ma czasu na nie. No bo właśnie jedzą, piją, kupują, sprzedają, sadzą, budują. Zapaczeni w tu i teraz, żeby było smacznie i wygodnie i dobrze, nie widzimy nawet ludzi, których nam stawia Bóg przed oczy. Nie? Takich ludzi jak Noe, takich ludzi jak Lot. Nie? Więc to jest jeden obraz. To jest jeden obraz społeczności, który nam dzisiaj Pan stawia przed oczy. Jest też na szczęście drugi obraz. Społeczności, która daje radość. I o tym pisze święty Jan w swoim drugim liście. Ucieszyłem się bardzo. Ucieszyłem się bardzo, wybrana Pani, że znalazłem wśród Twych dzieci takie, które postępują według prawdy. Jest wspólnota, która sprawia radość. I co tę wspólnotę cechuje? Jacy są ludzie, którzy tę wspólnotę tworzą? Pierwsze, co ich cechuje, to to, że postępują według prawdy. Dosłownie, gdybyśmy chcieli przetłumaczyć ten tekst z greki, trzeba by go przetłumaczyć jeszcze mocniej. Chodzą w prawdzie. Chodzą w prawdzie. To są ludzie, którzy nie tylko poznają prawdę, tak? Znaczy znają wartość prawdy, ale znają prawdę jako regułę życia. Nie tylko jako poznaną, lepiej, bardziej teorię. Znają prawdę jako regułę życia. W języku biblijnym prawda nie jest cechą zdania. Tak? Dziś jest 11 listopada, prawda. Jakbym powiedział, że 12, to bym skłamał. Prawda jest cechą osoby. Jestem prawdziwym chrześcijaninem, chciałbym. Jestem prawdziwym Polakiem, chciałbym. Jestem prawdziwym przyjacielem, chciałbym. Prawda jest cechą osoby. I dlatego, mówi Jan, cieszą mnie ludzie, którzy chodzą w prawdzie. Nie tylko znają prawdę. Nie wystarczy znać prawdę. Trzeba w niej chodzić. Trzeba w niej być. Nie? To jest pierwsza ich cecha. Druga ich cecha to jest to, że dla nich normą życia jest przykazanie miłości. Proszę Cię, Pani, żebyśmy się wzajemnie miłowali. Nie głoszę nowego przykazania, tylko to, które mieliśmy od początku. Miłość zaś polega na tym, byśmy postępowali według Jego przykazań. Nieraz ludzie pytają, jak to jest możliwe, żeby nakazać komuś miłość. Nie? Tu chodzi o to, że miłość jest miarą każdego innego przykazania.
Miłość jest miarą każdej innej normy. Miłość jest motywem każdego innego przepisu, reguły, zasady. Jeśli stawiam komuś wymagania, to w imię miłości. Jeśli kogoś chcę do czegoś zobowiązać, to w imię miłości. Jeśli sam się powołuję na takie czy inne przykazanie, to jedynym motywem właściwym jest miłość. To jest przekroczenie pojęcia prawdy. Prawda jest wielką wartością. Chodzenie w prawdzie jest ogromną wartością, ale to nie jest jeszcze najwyższa wartość. Najwyższa wartość to jest miłość. Mówi Sobór, prawdę czyni się w miłości. Tak naprawdę dopiero wtedy chodzę w prawdzie, kiedy prawdę czynię w miłości. I to jest druga cecha ludzi, którzy tworzą wspólnotę, jaka jest źródłem szczęścia. I trzeci wymiar, jest więcej, ale na tym trzecim chcę skończyć. Mianowicie Jan mówi o tej miłości w kontekście ludzi, którzy są zwodzicielami. Pojawiło się na świecie wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. To jest bardzo niebezpieczna herezja, odrzucać wcielenie. Co znaczy nie odrzucać wcielenia? To znaczy kochać ludzi, jakimi są. Jakimi są. Kochać Polskę, jaka jest. Kochać Kościół, jaki jest. To, co jest wcielone, zawsze jest mniejsze niż marzenie. To, co jest wcielone, zawsze jest mniejsze niż marzenie. Możesz całe życie marzyć o tym, że postawisz dom. Ty zamieszkaj w tym marzeniu. Możesz go zbudować. Zawsze będzie gorszy niż to, co planowałeś. Co więcej, pewnie za chwilę trzeba go będzie remontować. Ale ma jedną ogromną zaletę. Jest. Jest i masz gdzie żyć. Logika Bożej miłości do nas jest taka, że ona jest logiką wcielenia. Bóg nie pozostaje na poziomie teorii. Słowo Boga nie jest teorią. Słowo Boga kocha wcielenie. Tak, i nawet Słowo Boga, kiedy się wciela, przyjmuje na siebie rozmaite ograniczenia. Dlatego mówimy o Słowie Boga w Jezusie, że się uniżyło. Można mieć ciągle marzenia o ludziach i nigdy nie kochać tych, z którymi się spotyka. Właśnie dlatego, że nie dostają, nie przystają do marzeń. Brakuje im i tego, i tamtego, i jeszcze siamtego. Ale to są realni ludzie. Dlatego jest tak strasznie niebezpieczna ta herezja, która odrzuca Jezusa Chrystusa, który przyszedł w ludzkim ciele. Odrzuca wcielenie. Jasne, żeby kochać to, co wcielone, trzeba pokory. Trzeba pokory, żeby nie odrzucać tego, co wcielone. Trzeba pokory.
bo miłość jest pokorna. Nie? Miłość jest pokorna. Najpiękniejsze jest to, że właśnie Jan nie pisze o jakimś marzeniu co do wspólnoty ludzkiej, tylko mówi o wspólnocie, która istnieje. Ucieszyłem się bardzo, że są tacy ludzie. Ucieszyłem się, że są tacy ludzie, którzy chodzą w prawdzie, prawdę czynią w miłości i w miłości do konkretnych ludzi. Takiej miłości, która jest poddana logice wcielenia. Nie? Więc słowo nas stawia przed takimi dwoma obrazami. Dwóch ludzkich wspólnot, dwóch ludzkich społeczności. Najprościej by było powiedzieć, że jesteśmy tą drugą i że obce nam jest to pierwsze. No, prawda jest chyba taka, że potrzebujemy przyłożenia tego słowa do siebie. Potrzebujemy tego, żeby stanąć wobec takiego wyboru, żeby się trochę poczuć tak, jak naród wybrany, kiedy stawał na granicy swojego kraju, kiedy do niego wchodził po wyjściu z niewoli. To wtedy Mojżesz zatrzymał ich przed Jordanem i powiedział: kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie życie, żebyście żyli. Nie? Ciągle wchodzimy do wolnego kraju. Ciągle wchodzimy do ziemi naszej niepodległości. Ciągle wchodzimy do tej ziemi, która jest naszą matką, jest naszą ojczyzną. Nie? Wybierajmy życie. Amen.